Dzisiejsze spotkanie. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym w 2023 roku spotkania laboratorium imienia Richarda Pipesa, które ja będę miał przyjemność niezmierną poprowadzić. Ja nazywam się Bartłomiej Krzysztan, jestem pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a dzisiejsze nasze spotkanie dotyczyć będzie nowej książki doktora Macieja Łuczaka, a imię jego 34, postępowania karne wobec sygnatariuszy listu 34 i popierających go pisarzy. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim autorowi książki za to, że zgodził się, aby książka stała się tematem naszej dzisiejszej dyskusji, i jednocześnie chciałbym również podziękować drugiemu z moich dzisiejszych gości, profesorowi Andrzejowi Friszkemu, za to, że zgodził się w tejże dyskusji uczestniczyć. Pozwólcie Państwo, chociaż myślę, że nie jest to, patrząc na grono, w jakim się znajdujemy, absolutnie konieczne, ale aby zachować wszelkie zasady, pozwólcie, że przedstawię moich dzisiejszych gości tak pokrótce. Pan doktor Łuczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, radcą prawnym, adwokatem, politologiem, a także dziennikarzem i publicystą. Książka, o której będziemy dzisiaj dyskutować, jest pokłosiem pracy doktorskiej, której promotorem był pan profesor Friszke, wybitny historyk, znawca najnowszych dziejów Polski, przede wszystkim Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, życia politycznego emigracji oraz historii opozycji w Polsce po 1944 roku, również pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jako że temat jest fascynujący i mam nadzieję, że w tym szacownym gronie będziemy mogli przeprowadzić ciekawą dyskusję, przejdę już do meritum. Jeśli chodzi o techniczną organizację naszego spotkania, rozpocznę od oddania głosu samemu autorowi książki, prosząc o przedstawienie samej genezy tego, skąd się wziął pomysł na zajęcie się nie tyle samym listem 34, ile postępowaniami karnymi, które były konsekwencją wyciągano wobec pisarzy, intelektualistów, którzy list podpisali. Skąd się wziął pomysł, skąd wzięło się zainteresowanie samym tematem? Następnie poproszę pana profesora Friszkiego o zabranie głosu w tej kwestii, a następnie, jako że liczę na zaangażowaną dyskusję, pozwolę sobie przejść już do dyskusji wspólnej. Także, panie doktorze, bardzo proszę, jeśli mogę, oddaję głos. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczyt występować przed tak szacownym gronem. Witam przede wszystkim pana profesora Friszkę, mojego promotora. Bardzo mi miło, że widzę pana profesora w dobrym zdrowiu. Witam również zaszczytnych profesorów, którzy dołączyli do tego spotkania. Niektórych znam z Facebooka, a teraz będę mógł się z nimi skonfrontować również podczas tego wydarzenia. Bardzo serdecznie, i to jest dla mnie miłe, że pojawili się moi bardzo dobrzy koledzy, przyjaciele, z którymi współpracowałem w IPN-ie. Oni też zostali na kartach tej książki, chociaż odrobinkę wymienieni, uhonorowani, bo bardzo mi pomogli Krzysztof, Paweł Sasanka, wiele tutaj cennych uwag, materiałów, sprawdzeń, także serdeczne dzięki w tych warunkach na ich ręce chcę złożyć. Szanowni Państwo, pomysł na książkę powstał w głowie pana profesora Friszkę na doktorat i na książkę, i zamierzeniem było też, ja tak te intencje odebrałem, skonfrontowanie tego tematu z moimi doświadczeniami zawodowymi, wykształceniem, bo tak jak kolega prowadzący mówił, tutaj zajmowałem się różnymi rzeczami, nie byłem nigdy stuprocentowym historykiem, nie byłem stuprocentowym naukowcem, a jednocześnie posiadałem pewną wiedzę związaną z doświadczeniem zawodowym prawnika, z wykonywanym zawodem i praktyką.
Moje zainteresowania dotyczące historii w dużej mierze wynikały z zaangażowania w IPN, ten dobry IPN, z którym również mogłem współpracować z panem profesorem Friszkę, który był w Radzie IPN-u i z którym wiele różnych wspólnych rzeczy również robiliśmy. I była to pewna wypadkowa właśnie moich doświadczeń i pomysł pana profesora, żeby zająć się listem 34 od strony właśnie prawnej, od strony no, zagadnienia bardzo, bardzo ciekawego, jakim jest proces pokazowy, który wpisywał się w losy historii i wielu struktur politycznych. Był bardzo często wykorzystywany jako właśnie narzędzie zdobywania władzy, walki z różnymi frakcjami i był rzeczywiście czymś fascynującym. Ja pozwolę sobie na początek jednak powiedzieć o tym, co mnie zawsze u pana profesora Fiszkę bardzo fascynowało, czyli jego zapatrzenie, fascynację, która jest mi również po części dana polską inteligencją, bo pan profesor jest tak naprawdę historykiem polskiej inteligencji. Nią się zajmuje, przez jej losy pokazuje to, co dzieje się z nami przez ostatnie lata. Pozwolę sobie przypomnieć, bo pewnie wielu z Państwa czytało taką dosyć zabawną pracę. Był to wywiad przeprowadzony na 200. rocznicę urodzin Marksa. Była to rozmowa redaktora Wosia z tymże Marksem, wywiad nieautoryzowany, jak donosiła Polityka, który się ukazał w 2018 roku. I tam się pojawiła krytyka pana profesora Friszkę, sformułowana ze strony tego wybitnego filozofa. W trzeciej RP historię królów zastąpiła historia inteligencji. Wspominała mi pewna polska filozofka, że analizuje ostatnio książki Andrzeja Friszka o PRL. Robotników tam nie ma. Jest tylko pomaganie robotnikom. Wedle tej opowieści polskie przemiany robi inteligencja. Lud się przygląda. To była krytyka redaktora Wosia włożona w usta Karola Marksa, więc powiedzmy, że został pewien parytet zachowany, mówiąc tutaj żartobliwie, o czym wspominał ksiądz profesor Tischner, że poniżej Hegla nie podejmuje debaty i dyskusji. Profesor Friszkę no, znalazł się w takiej dość dwuzdatnej, ale jednocześnie żartobliwej aurze krytycznego spojrzenia na jego myślenie. Ja tutaj stoję jak najbardziej po stronie pana profesora Friszkę i uważam, że myślenie o przemianach polskich, myślenie o tym, co się dzieje w polityce, w ekonomii, w życiu społecznym, w bardzo dużym stopniu zależy od postaw inteligencji i ona jest jednak tą sprężyną napędową. Oczywiście możemy rozkładać akcenty, dyskutować o różnych niuansach, szukać różnych perspektyw, ale ta perspektywa była mi bardzo bliska i dlatego też z wielką przyjemnością tą pracę podjąłem i współpracy z panem profesorem i mam nadzieję, że ta perspektywa na kartach tej książki została pokazana. Właśnie ten list 34 był takim papierkiem lakmusowym polskiej inteligencji z lat 60. To było bardzo ciekawe, w jaki sposób stosunek do samego listu 34 podzielił polskich pisarzy, polskich inteligentów, polskich twórców. Sama formuła pewnego aktu strzelistego, do którego byli dopuszczeni jednak tylko wybrańcy. Były osoby, które chciały podpisać list 34, ale tego zaszczytu nie dostąpiły.
były wreszcie takie osoby, do których się w ogóle nie zwrócono w tej sprawie, a którzy nosili potem w sercu pewną zadrę. Był przecież list, który sprowokowała władza, kontrlist do tego, co napisali intelektualiści w liście 34. I tutaj także nastąpiła pewna dywersyfikacja postaw. Były takie osoby, które z radością go podpisywały, dając dowód swojego poparcia dla polityki partii. Byli jednak tacy, którzy manifestacyjnie składali swoje protesty przeciwko przymuszaniu ich do podpisywania, a byli również i tacy, którzy po prostu tego nie czynili, wybierając pewną drogę wejścia w półcień i ucieczki. No, ta jedna kwestia pokazuje na pełen wachlarz ludzkich postaw i tego, w jaki sposób można wybierać, dokonywać wyborów moralnych i uczestniczyć w życiu politycznym i publicznym w Polsce. Bardzo istotną rzeczą, która też jest aktualna, to kwestia instrumentalnego wykorzystywania prawa. Książka w dużej mierze opiera się też na moim wykształceniu i doświadczeniach prawniczych i pokazuje sposób, w jaki w PRL ten cały aparat wymiaru sprawiedliwości był zawłaszczony przez partię, w jaki sposób on funkcjonował w sposób taki, żeby mieć nad nim pełną kontrolę. To przebiegało w bardzo różnych aspektach. To były przepisy i proceduralne, i siła, że się tak wyrażę, nadbudowy, czyli partyjna kontrola nad tym całym aparatem. Bardzo dla mnie ciekawą, krótką notatką, która pojawia się w dziennikach Mieczysława Rakowskiego, był taki zapis, który pojawił się przed dzień wydania wyroku na Belchiora Wańkowicza. A to bowiem Mieczysław Rakowski w swoim dzienniku notuje. Notabene, jestem ciekawy, czy przyszli historycy połapią się w tym, jak bardzo sądy w 20 roku PRL były zależne od różnych instancji i różnych osób. Jedno zdanie, które de facto mogłoby być pewną tezą do całej pracy i tak też je de facto potraktowałem. Starałem się właśnie badać to i znaleźć te wpływy tych różnych osób, różnych instancji na przebieg postępowań karnych, o których piszę, o tym, co działo się za kulisami spraw sądowych, które były tylko teatrem, a tak naprawdę wszystko, co istotne, było gdzieś poza tymi sądami. Jednym z kluczowych elementów książki, wydaje mi się, jeśli mogę tak powiedzieć, chyba najciekawszym, była podjęta przeze mnie próba zrekonstruowania przebiegu rozmowy z stycznia 65 roku pomiędzy Melchiorem Wańkowiczem a Władysławem Gomułką. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że Melchior Wańkowicz został w 64 roku, w październiku, w listopadzie sądzony, został skazany na bezwzględną karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Oczywiście te zarzuty
było jak najbardziej iluzoryczne, rozpowszechnianie fałszywych wiadomości dotyczących PRL. Prawo blankietowe, nie spełniające jakichkolwiek normy cywilizowanych, które powinno prawo w kraju demokratycznym spełniać. Oczywiście PRL takim krajem nie był. Ale dla mnie najbardziej fascynujące i chyba najciekawsze było właśnie to, w jaki sposób Melchior Wańkowicz podchodzi do tego wyroku. Zostaje skazany, ale absolutnie w sposób intencjonalny podejmuje decyzję o tym, żeby nie składać apelacji w tej sprawie, bo wie, że taka apelacja nie ma najmniejszego sensu, a to nie sąd apelacyjny będzie decydował o tym, czy wyrok uchylić, czy nie, ale zupełnie kto inny. Notabene porażającą dla mnie informacją było to, że z trzech obrońców Melchiora Wańkowicza dwóch było tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. I to przy wszystkich konotacjach, różnych kontekstach jest chyba najgorszą rzeczą, jaka osobie, która podejmuje się obrony, może się zdarzyć. To łamie wszelakie standardy, nie tylko prawne, ale takie no, najbardziej elementarne standardy etyczne. Melchior Wańkowicz wychodzi z założenia i słusznie, że nic w sądzie nie ugra, postanawia napisać list do Gomułki. Gomułka go przyjmuje 8 stycznia 1965 roku, dochodzi do spotkania, mamy pewne materiały, notatki, nie ma bezpośredniego zapisu przebiegu tej rozmowy, ale po tych źródłach, do których dotarłem, można pokusić się o ich rekonstrukcję. Potem zresztą ta rekonstrukcja jest potwierdzona przez fakty, jakie następują później. Co jest dla mnie bardzo istotne. Pisał o tym, mówił o tym również Jarosław Iwaszkiewicz w swoich wspomnieniach, że był przerażony obrazem, jaki uzyskiwał Gomułka przez czytanie raportów z podsłuchów MSW, Służby Bezpieczeństwa. Był to obraz no, zdeformowanego świata. Przypomnę, to jest również ukłon w stronę pana profesora Friszkę. Pan profesor Friszkę zwrócił mi uwagę na zapis rozmowy, która się odbyła pomiędzy Stefanem Kisielewskim a Jerzym Andrzejewskim, gdzie sobie panowie przy dość luźnej i zakrapianej atmosferze żartowali o tym, czy nie warto by było tego Gomułki zabić. Zapis, stenogram z tej rozmowy trafił na biurko Gomułki i to była też jedna z przyczyn jego nienawiści do pisarzy i nienawiści przede wszystkim do Stefana Kisielewskiego, to jest 68 rok. Ale to istotny element pewnego skonfrontowania się i tutaj trochę może popada w psychologizowanie, ale sądzę, że jest ono zasadne i słuszne. Gomułka, którego no, nie darzymy jakby wielkim sentymentem, aczkolwiek pewne jego zasługi również w danym kontekście trzeba docenić, spotyka się z żywym człowiekiem, którego tak naprawdę on sam osobiście skazał na 1,5 roku pozbawienia wolności. Patrzy, że jest to człowiek, który się zachowuje dość swobodnie, potrafi z wielką swadą prowadzić rozmowę, jest niezwykle interesującym interlokutorem i oni podejmują pewną grę. Taką grę tak naprawdę Wańkowicz podjął już wcześniej, bo na sali sądowej, oczywiście przy argumentach prawnych i tej sferze stricte związanej z obroną i nieprzyznawaniem się do dość absurdalnych zarzutów, jednak wygłosił pewien manifest. Manifest polegał na tym, że uznał w sposób expressis verbis jednoznaczny
to, co się stało w Polsce, przesunięcie granic, sojusz ze Związkiem Radzieckim, utratę ziem wschodnich, odejście od kościoła i de facto kierowniczą rolę partii. Zrobił to, niektórzy mu zarzucali zbyt pochopnie, niektórzy mogą uznać, że było to postępowanie dość wyrachowane i cyniczne, ale było ono faktem. I powtarzając to wszystko na rozmowie, podczas rozmowy z Gomułką, on w dużej mierze, sądzę, zaskarbił sobie jego pewne względy. Wańkowicz również potrafił zrobić jeszcze jedno, zrzec się oficjalnie amerykańskiego obywatelstwa, które posiadał. To było też pewnego rodzaju aktem lojalności wobec państwa polskiego, takiego, jakie ono wtedy było, ze wszystkimi zastrzeżeniami, ze wszystkimi wadami, ale ono było jednak i istniało w roku 64 i potem 5. I rozmowa dotyczyła tłumaczenia z podjętej decyzji odnośnie postawy Wańkowicza przy liście 34, jego opracowaniu, które miało być przekazane na Zachód, a które stało się właśnie podstawą oskarżenia, ale również Wańkowicz potrafił powiedzieć o pewnych swoich kłopotach twórczych, o bolączkach, o tym, że chciałby jakoś uczestniczyć w życiu intelektualnym, wydawać książki. No i ten postrzegany jako bardzo surowy, nieprzyjemny pierwszy sekretarz w pewnym sensie uległ urokowi Wańkowicza. I co się stało? Wańkowicz wychodzi z gabinetu Gomułki i po miesiącach staje się praktycznie wolnym człowiekiem, mając niewykonany wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności. Zaczyna być powoli przywracany do łask, zaczyna mieć spotkania autorskie, wydawane książki i tak nagle okazuje się, że wszystko się zmienia. Mieczysław Rakowski i Jan Nowak-Jeziorański również dość złośliwie podnoszą jedną okoliczność. Wkrótce po tym spotkaniu Gomułka skończył 60 lat i wtedy bardzo pozytywnie oni na spotkaniach z młodzieżą i kierując również gratulacje wypowiadał się Wańkowicz, co zostało odebrane za pewnego rodzaju hołd Leny, który przypieczętował decyzję pierwszego sekretarza, że Wańkowicz kary nie musi odbywać. To dość fascynująca historia, bo pokazuje, że ten cały wymiar sprawiedliwości jest tak naprawdę, przepraszam, pewnym teatrem, szafarzem, kto inny decyduje, kto inny rozdaje karty, a jednocześnie, że warto było korzystać z tych nieformalnych metod dotarcia i wpływania na władzę, a ona czasem podczas spotkania nawet z oponentami, co później przekładało się, można powiedzieć, na również zmiany, które dokonywały się w Polsce, czasami ten dialog podejmowała. Mówimy o konsekwencjach związanych na przykład z okrągłym stołem. Oczywiście ten Gomułka nie wykorzystał swojej szansy na zmianę polityki w 64 roku, brnął dalej. Jeszcze gorsze były te decyzje podejmowane w 68, nie mówiąc już o kryzysie związanym z Gdańskiem i dramatycznymi wydarzeniami. Ale to jednak pokazuje, że pewnego rodzaju możliwość dialogu, porozumienia, nawet pozaprawnego, nawet z perspektywy takiej stricte państwowej, oceniana jako coś dziwnego,
jest możliwe, może się zdarzyć i może nastąpić. To było dla mnie bardzo ciekawe i tutaj sądzę, że też no, ukąsane pana profesora Friszkę, który uczula mnie i nie tylko mnie, ale swoich czytelników na myślenie o ludziach jako o ludziach prawdziwych z krwi i kości, którzy mają swoje wady, którzy mają swoje zalety, którzy mają swoje motywacje. Ja trochę starałem się podejść do tej książki, do tych dwóch głównych bohaterów, bo tak naprawdę to było dwóch głównych bohaterów, czyli Gomułka i Wańkowicz, patrząc, czy ten emblematyczny, wielki pisarz, wspaniały człowiek, nikt mu tego nie odejmuje, ma pewne rysy na swojej postaci, czy jest trochę konformistą, czy jest zainteresowany dobrami materialnymi, czy idzie na kompromisy. A z drugiej strony chciałem spojrzeć trochę na tego Gomułkę, który no, raczej uchodzi za czarną postać polskiej polityki, przez pryzmat również normalnego człowieka, który na przykład na swoje biurko otrzymuje scenogram rozmowy, w którym pisarze żartują, że trzeba go zabić, który 3 razy siedzi w więzieniu, jest oskarżany już w Polsce komunistycznej przez swoich przyjaciół z organizacji, z którymi działał na rzecz komunizmu. To są dosyć straszne rzeczy, które według mnie bardzo formatują człowieka. Czytałem historię dotyczącą Gomułki i tego, że nie mógł pochować swojego dziecka w II Rzeczpospolitej. W końcu jako komuniści on i jego żona mieli z tym wielki kłopot. Noworodek trafił, z tego co pamiętam, na cmentarz żydowski. Załatwiła to jakoś jego żona, której się udało to zrobić. Oczywiście to nie wpływa na ogólną ocenę, ale to są takie rzeczy ludzkie, o których trzeba pamiętać w kontekście wielkich wydarzeń i historii, która się toczy wokół nas. Jeszcze chciałem coś powiedzieć o metodzie jakby i o tym, co jest bardzo mi bliskie i co podziwiam u pana profesora Friszkę, że pan profesor Friszkę opisuje właśnie tych swoich bohaterów, polskich inteligentów, pisarzy, działaczy społecznych, ma tu całą paletę nazwisk, wielkich nazwisk. I tak naprawdę pan profesor Friszkę nie tylko ich opisuje, ale stał się takim bohaterem, co jest bardzo dla mnie znaczące i bardzo to cenię, bo z osoby, która o tym pisze, przeszedł jakby troszkę na drugą stronę historii i stał się taką ważną osobą, która podobniła się do tych wielkich postaci, które opisuje, a jest to oczywiście w dużej części zasługa samego pana profesora Friszkę, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, ale nie tylko. Jest to również zasługa czasów, w których żyjemy. Bo te testy, które niesie nam współczesność, są bardzo wymagające. Być może one nie są aż takie, przynajmniej na razie, postawione na tym poziomie, o którym mówimy, czyli w latach 60., ale się zbliżają. Mamy no, dość autorytarne państwo, mamy niefunkcjonujący system prawny, o którym piszę, ale w odniesieniu do PRL-u, który no niestety staje się w pewnym sensie wzorem dla tego, co się dzisiaj dzieje. I mamy też intelektualistów stojących przed wyborami, przed trudnymi wyborami, idącymi na kompromisy, podejmującymi grę z władzą, stawiającymi bardzo mocny opór.
I no, ten kontekst i ta pewna paralela historyczna pomiędzy PRL-em a dzisiejszym czasem, światem jest dość wyraźna i to też wydaje mi się, że chciałem chociaż po części zasygnalizować w książce i mam nadzieję, że ona też może być trochę tak odbierana i czytana jako pewna przestroga, co się może wydarzyć, gdy te podobne reguły jak w czasach PRL-u zaczną obowiązywać na twardo, na stałe, jako pewien obowiązujący wzór dla życia społecznego współczesnej Polski. To może tak tytułem trochę przedługiego wstępu, ale parę rzeczy chciałem Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie doktorze za ten wstęp i żeby nie tracić czasu, to pozwolę sobie od razu panu profesorowi Friszka oddać głos. Panie profesorze. Witam państwa. No, przede wszystkim dziękuję za tyle ciepłych słów, których tu się nasłuchałem. Bardzo szczere to i miłe. Prawdziwe. Bardzo to miłe. Pozwoli pan, panie drogi panie Macieju i państwu, że nie będę szczegółowo się do tych spraw osobistych dotyczących mnie odnosił, a przejdę od razu do meritum, czyli do samej książki i tematu, o którym jest ta książka. Otóż miałem od dawna takie wrażenie, że brakuje nam właśnie spojrzenia z prawnego punktu widzenia na nie tylko sprawę listu 34 i konsekwencji tych właściwie czterech śledztw i jednego procesu ostatecznie wytoczonych jego sygnatariuszom, ale brakuje nam takiego spojrzenia na w ogóle pewne zasady prawne, którymi rządziło się to państwo w okresie Gomułki. W zasadzie mieliśmy do tej pory jeden ważny tekst dotyczący tych spraw, a mianowicie Anieli Steinsbergowej opublikowany jeszcze w Zapisie Korowskim artykuł o karierze małego kodeksu karnego, a ściślej biorąc jednego z tych artykułów, w tej chwili oczywiście tego numeru nie pamiętam, to jest w tytule. I to była próba pokazania, jak właśnie ten mały kodeks karny, a zwłaszcza ten artykuł 43 chyba, czy nie jestem pewny numeru, jak on funkcjonował dla hamowania prób wzbudzania, że tak powiem, sprzeciwu wobec różnych posunięć rządu i właściwie też korzystania z wolności słowa i praw obywatelskich przez obywateli. Steinsbergowa zrobiła taki prawno-analityczną analizę na kilkanaście stron i to oczywiście było bardzo ciekawe, no ale jakby niewystarczające. Bardzo jest potrzebne, było potrzebne spojrzenie na właśnie ten system prawny z oczami prawnika, który ma dostęp do tych źródeł, do których oczywiście wtedy nikt nie miał dostępu, do kształtowania się decyzji, do sposobu funkcjonowania całego systemu prawnego, wymiaru sprawiedliwości, korzystania z praw obywatelskich itd., itd. Muszę powiedzieć, że ten wątek jakby wrócił trochę do mnie, czy nawet nie trochę, a mocno wrócił do mnie w okresie, kiedy pracowałem nad książką Anatomia buntu Kuroń Modzelewski i komandosi, no bo tamtego było bardzo dużo. Tam był proces Kuronia i Modzelewskiego i związane z tym wszystkie okoliczności kuluarowe, tak to nazwijmy. No a potem była sprawa marca roku 68 i znowu ten sam problem, czyli mnóstwo osób postawionych w stan oskarżenia, przebieg śledztw, zawahania władzy, co z tymi oskarżonymi zrobić, czy wytaczać procesy, jakie procesy, o co procesy, w jakich grupach ich sadzać na ławie oskarżonych i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, ten wątek relacji pomiędzy władzą polityczną a prawem i stosowaniem prawa jest rzeczą szalenie ważną i nie tylko w okresie stalinowskim. On będzie się przewijał no, również prawda, w czasie stanu wojennego, po stanie wojennym. Jest to jeden z kluczowych kwestii. No a prawda, sam czułem swoją niekompetencję, mówiąc szczerze,
w tych materiach, bo jednak to jest, trzeba być prawnikiem, trzeba znać mechanizmy sądowe, przebieg no, różnych formalnych czynności prawno-śledczych, prawno-sądowych, no, żeby się z pewną śmiałością poruszać po tym terenie. I stąd, że tak powiem, pomysł mój na to, żeby, skoro mamy znakomitego prawnika, pana Macieja Łuczaka wśród nas i ma on chęć zająć się tą sferą problemów, no to jest znakomita okazja. I bardzo się cieszę, że pan Maciej podjął ten trud i uważam, że efekt jest bardzo dobry, cenny, wartościowy i co więcej, w tych rozdziałach końcowych to są właściwie takie eseje dotyczące nie tylko samego procesu Wańkowicza czy tych śledztw, prawda, równoległych, no jeszcze sprawy, prawda, Jana Nepomucena Millera, on też dostał wyrok, właściwie to powiedziałem jeden skazany, dwóch skazanych, ale też spojrzał jakby szerzej na problem, to znaczy na problem relacji pomiędzy prawem, praworządnością, normami prawa, a ustrojem politycznym okresu PRL-u. Bardzo polecam Państwa uwadze, jeżeli nawet, prawda, nie macie Państwo siły, czasu, chęci czytania tej części materiałowej, to bardzo polecam te kilkanaście stron zakończenia, bo myślę, że ono jest bardzo ważne w kategoriach takiego wkładu do rozważania o naturze systemu i zmieniającej się naturze systemu, bo oczywiście ta zmiana następowała. I to też pan Maciej Łuczak zauważył i cały czas też my powinniśmy zauważyć, że oczywiście to, co się działo w Polsce Gomułki, a potem Gierka, to też jest jakby pod okres, inne reguły trochę funkcjonują, chociaż pewne zasady trwają. No, to jest jednak czym innym niż okres stalinowski, prawda? To jest jednak inna rzeczywistość i powiedziałbym inny stopień bezprawia, bo w obu okresach mamy do czynienia z bezprawiem. To w żadnym momencie nie było państwo prawa, w żadnym momencie nie obowiązywały reguły prawa. Natomiast stopień bezprawia był inny. Czyli mamy stopniowanie bezprawia. Bardzo ciekawe zjawisko, jak władza może z tym postępować. I tutaj taka maleńka anegdota, która chyba się do tego nie musiała w ogóle pojawić, ale jest w aktach IPN taki podsłuch rozmowy Pawła Jasienicy ze Stanisławem Stommą. Ja w tej chwili nie pamiętam roku, w którym oni rozmawiają, ale to jest jeszcze przed tymi wszystkimi sprawami, bodaj to jest rok 61, 62. I oni rozmawiają o Polsce, Polsce współczesnej, o Gomułce, o odwrocie od października, no i zastanawiają się, jakie to ma znaczenie i co może być dalej. To jest bardzo ciekawa rozmowa, bo oni się nieco różnią stanowiskami, chociaż oczywiście nie muszę w tym gronie tego uzasadniać. Obaj nie są komunistami, obaj nie kochają Związku Radzieckiego i tak dalej. Chcieliby żyć w normalnym, demokratycznym kraju. Natomiast żyją w takim, jakim jest. Wiedzą, że tutaj, prawda, nagle Polska wolna i demokratyczna się nie stanie. No i rozważają, co może być. Jasienica jest tutaj dosyć pesymistyczny i w zasadzie wieszczy, można powiedzieć, że to się wszystko skończy kiedyś krwawą masakrą, że pójdzie ku złemu. Stomma próbuje, że tak powiem, go przekonywać, że może tak źle nie będzie, ale też jest pesymistą. I w zasadzie to, co rzuca się w oczy w tych rozważaniach, to jest po pierwsze jasne stwierdzenie obu panów, że no, sytuacja może się tylko lekko zmieniać. Na dobre to na pewno wszystko nie może pójść. I druga rzecz, oni żyją wyraźnie w cieniu tego, że rok 56 to była jednak fundamentalna zmiana i wcale nigdzie nie jest powiedziane,
że to jest zmiana, która nie może być cofnięta. To wszystko zależy od tego, co Chruszczow, co Stany, co prawda na Kremlu się będzie działo. Groza możliwości powrotu do prawda, zaostrzonego reżimu jest możliwa. Układ sił w kierownictwie partii jest taki, że ci zwolennicy Natolina, tacy co marzą o tym, żeby jednak wrócić do twardego zamordyzmu, oni są nadal silni i idą w kierunku tego, że to Gomułka jest jednak gwarantem. Gomułka jest jednak gwarantem, że to nie pójdzie w bardzo złą stronę, że ten układ sił w kierownictwie partii będzie no, cofaniem od października, ale nie całkiem. Powrotu do tamtej rzeczywistości nie ma, dopóki jest Gomułka. I ja myślę, duże wrażenie na mnie zrobił zapis tej rozmowy już wiele lat temu czytanej, że to jest taki jakby jedna taka rozmowa, która się toczyła prawdopodobnie w różnych zestawach personalnych. Ludzie mieli świeżo w pamięci, że nie wiem, no 7, 8 lat wcześniej, przecież to jest bardzo krótki okres, był jeszcze stalinizm. Siedziały tysiące ludzi w więzieniach. No i mamy taką rzeczywistość. I teraz jest pytanie, czy ją, że tak powiem, akceptować, czy się przeciwko niej buntować, w jakim zakresie się buntować, na co położyć nacisk, gdzie jest możliwa zmiana, ewolucja, jaka jest relacja między pryncypiami, które nosimy w sobie, że tak być powinno, bo takie są wartości, a tym, na ile te wartości mogą być realizowane, znaczy gdzie jest realpolitik, również w proteście. To są takie bardzo istotne elementy, które powinniśmy jakby mieć w sobie, żeby to wszystko rozważać. Książka pana Macieja Łuczaka to pokazuje w zasadzie tę właśnie złożoność tych racji. Z jednej strony, prawda, sprzeciw wobec pewnych tendencji, które się dzieją. W liście 34 nie ma oprotestowania całego ustroju, całego państwa, tego wszystkiego, chociaż wielu jego sygnatariuszy oczywiście się to wszystko nie podobało. No ale byli realistami, wiedzieli, że nie mogą protestować przeciwko rzeczywistości, która jest jaka jest i inna być nie może. Kładą nacisk na pewien aspekt tej rzeczywistości, czyli wolność słowa, wolność kultury, nawet nie wolność słowa w sensie politycznym, tylko wolność kultury, wolność twórcza. No a zatem to nie tylko jest kwestia egoistycznych, można powiedzieć, pragnień pisarzy, ale to jest też odniesienie do rozwoju kultury narodowej, świadomości narodowej. No bo rzeczywiście, no tak jak tutaj pan Maciej powiedział, że inteligencja i że tam, prawda, mnie tam z tym Marksem, prawda, że Marks mnie skrytykował. Może i skrytykował, ale może już nie będę robił takich długich, ale przecież Marks też się nie odwoływał wyłącznie do robotników, tylko też do ludzi, którzy są w stanie czytać i analizować rzeczywistość, więc per saldo do inteligencji. No tak to jest ułożony ten świat, że jeżeli mówimy o ideach, to pierwszymi ich konsumentami są ludzie wykształceni. Oni je mogą te idee przenosić, rozpowszechniać, wtedy powstaje większy ruch, co zresztą w Polsce oglądaliśmy, prawda? Od buntu intelektualistów, refleksji intelektualistów, działaczy społecznych, no ale jednak o ambicjach intelektualistów. No, kim był Jacek Kuroń i Karol Modzelewski? No, to intelektualiści, twórcy Listu Otwartego, czy prawda, twórcy KOR-u i tak dalej. No to już może nie wszystko intelektualiści, ale w każdym razie inteligenci na pewno. Aż przechodzi ten ruch w masy i staje się, że tak powiem, czynnikiem zmiany ogólnej. Ten porządek rzeczy wydaje mi się naturalny, przynajmniej w tamtej formach społeczeństwa i takich formach komunikacji, jakie istniały, no i dzięki też wsparciu takich instytucji jak Radio Wolna Europa, które powodowały, że prawda, nawet niewielkie protesty, niby ograniczone do zamkniętego środowiska intelektualnego, stawały się tak nagłośnione, że miliony o tych przynajmniej mogły słyszeć, prawda, i jakoś sobie to dalej koncypować.
Otóż to jeśli chodzi o sprawy tego rodzaju, a teraz jeszcze powiedziałbym rzecz taką, może wracając na koniec tej mojej wypowiedzi jeszcze do sprawy Gomułki. Więc tak, to ten Gomułka to jest rzeczywiście trudny facet, tak bym powiedział. Trudny facet. Podzielam te wszystkie uwagi, które pan Maciej przed chwilą nam opowiedział i pochwalam to, żeby właśnie odchodzić od takiego schematycznego patrzenia na Gomułkę, zobaczyć w nim człowieka trudnego, w gruncie rzeczy okropnego. Na pewno nie chcielibyśmy z nim jeść kolacji i wysłuchiwać, co ma nam do powiedzenia. Byłoby to ciężkie doświadczenie. Ale jednak to był człowiek, który będąc komunistą i wdrażając, zwłaszcza po 1945 roku, ten system brutalny, miał właściwie już wtedy takie wahanie, bym powiedział, żeby to nie było zbyt brutalne. Przypomnę taki epizod, który może się Państwu... Możecie nie pamiętać, bo zajmujecie się innym okresem tego PRL-u. Otóż jak Gomułka w 1945 roku pojechał do Moskwy, to jest wydrukowane w takim tomie, nasz instytut to wydał w roku, jeśli dobrze pamiętam, 95, zbiór materiałów radzieckich przywiezionych z Moskwy dotyczących pierwszych lat powojennych i końca wojny, pierwszych lat powojennych. I tam jest zapis właśnie rozmowy Gomułki z Dymitrowem. Jakoś wiosną 1945 roku. To jest bardzo ciekawa rozmowa. Wszystkich zachęcam, żeby tam zajrzeli. Bo tam Gomułka rozmawia z Dymitrowem mniej więcej w taki oto sposób, że Dymitrow mówi, no tak, ale tu są pewne ogólne reguły, prawda, komunizmu, zasad realizacji i pyta, jak wy to wdrażacie, a Gomułka mówi, my to jednak będziemy inaczej. My to pewne rzeczy musimy inaczej rozwiązać. Jak bym powiedział, centralnym, wręcz nadającym się na motto stwierdzeniem jest taki oto dialog, ja go tak streszczę w tej chwili, że Gomułka mówi o więzieniach, mówi, że aresztowani są różni ludzie i tak dalej, ale nie chcemy z tym przesadzać i mówi, u nas nie będzie obozów koncentracyjnych. Na co Dymitrow, jak rozumiem, się cofa i mówi, jak można budować ustrój bez obozów koncentracyjnych? No i to jest trochę leitmotiv jego działania w późniejszych latach. On chciał budować ten komunizm, nie wahał się przed przemocą, oczywiście przed łamaniem prawa. Jego stosunek do prawa był czysto instrumentalny. Natomiast no nie chciał, że tak powiem, żeby to był masowy terror. I tym bardziej nie chciał po roku 56. I mamy zatem tą sytuację, o której już tutaj mówiłem, ta rozmowa z Tomma Jasienica. No właśnie, że w zasadzie tam takich wielu to nie ma, co by chcieli, żeby było tak całkiem inaczej, tak miękko. I teraz tak, Gomułka oczywiście stoi na zapleczu procesów politycznych, nie tylko Melchiora Wańkowicza, nie tylko Kuronia i Modzelewskiego, ale właśnie popatrzmy od tej strony na tegoż Gomułkę i na mechanizm bezprawia. Jeżeli Państwo, ja to opisałem, więc to wszystko nie jest nowe, jeżeli czytaliście Państwo, ale jak szła sprawa procesu Kuronia i Modzelewskiego w roku 65, to powstało pytanie, o co oni mają być oskarżeni. I prokuratura, Pietra Siński, prokurator prowadzący to śledztwo, dość twardo broniący swojego poglądu, co pozwala nam mniemać, że jeżeli on tak twardo bronił swojego poglądu, to miał za plecami dosyć mocnych sojuszników czy protektorów. Chciał im wytoczyć również punkt oskarżenia o trockizm, że to są powiązania trockistowskie i to jest trockizm. I Gomułka, niewątpliwie to musiał być Gomułka, wysłał Werblana,
do Pietrasińskiego z poleceniem, żeby nie było trockizmu w akcie oskarżenia. Więc oczywiście Gomułka z punktu widzenia prawnego zrobił rzecz oczywiście niedopuszczalną, żeby jakiś, prawda, umyślny szedł od szefa państwa do prokuratora i mówił, o co można, o co nie można oskarżyć. Natomiast w tamtej sytuacji oczywiście to była interwencja na korzyść oskarżonych. Po pierwsze, warunkująca mniejszy wyrok. Po drugie, odbierająca całej tej sprawie i wymiar międzynarodowy. Bo trockizm w tamtym języku i pojęciach to już nie jest tylko zbrodnia w ramach PRL-u, to jest zbrodnia przeciwko całemu układowi socjalistycznemu i Moskwie. Więc Gomułka, że tak powiem, nakazując prokuraturze wycofanie się z tego zarzutu, w gruncie rzeczy zmniejszał rangę tej sprawy i zmniejszał rangę przyszłego wymiaru kary oraz jego możliwych konsekwencji. To jest pierwszy. No a niezależnie od tego oczywiście, przypominam, 3 lata wyroku dostali. I łamano oczywiście procedury karne czy prawne, nie dopuszczając opinii Kołakowskiego i Kotarbińskiego. No, mnóstwo rzeczy tam było bezprawnych, czy na zasadzie łamania procedur sądowych. Podsłuchiwano rozmowy adwokatów z oskarżonymi. No, w ogóle dramatyczne rzeczy. No ale jesteśmy w państwie bezprawia. I teraz pytanie, jaka była wola władzy. Druga rzecz, no to są właśnie procesy pomarcowe, gdzie zwracam uwagę, to co opisywałem w tej samej książce, że pierwotne zamiary to były też uderzenia w tych intelektualistów znowu, to znaczy protektorów buntu studenckiego. Po niektórych profesorów, po niektórych pisarzy, oni byli po prostu na liście do przesłuchań w MSW już wyznaczani. I gdzieś, tu nie mamy, że tak powiem, żadnego pisma, ale inaczej być nie mogło, zapadła decyzja, żeby w tą stronę nie iść, żeby, że tak powiem, w procesach pomarcowych nie byli przesłuchiwani, nie byli stawiani w sytuacji oskarżonych, choćby tylko w sensie nie tylko propagandowym, ale takim prawnym, prawda, intelektualiści. Zdjęto ten punkt. Druga rzecz, zdjęto punkt uczestników komitetów studenckich, którzy też przecież siedzieli, to jest, już nie pamiętam w tej chwili, kilkadziesiąt osób, które siedziały w więzieniu mniej więcej już 3 miesiące i zapadła decyzja, żeby oni nie byli sądzeni, oni zostają zwolnieni, oczywiście większość z nich relegowana i tak dalej, i tak dalej, no ale w każdym razie nie idą siedzieć. To znowu, czyje mogły być decyzje? Gomułki. No, kto by śmiał podejmować tego typu decyzje? No i ostatnia sprawa, to znaczy też taka delikatna geografia, jeśli tak wolno powiedzieć, ław oskarżonych w tych procesach. Czyli ile tych procesów, kto z kim. Tu też, prawda, do końca mniej więcej 1968 roku, no powiedzmy do listopada był planowany taki wielki proces, prawda, Kuronia, Modzelewskiego, Michnika, Toruńczyk, Zambrowskiego. No to miała być duża ława oskarżonych. No i prawda, te Moczarowskie Towarzystwo się szykowało, to już wiemy, bo też ja tam cytuję w tej książce odpowiednie dokumenty, propozycje artykułów złożonych, a zatrzymanych przez cenzurę. No to miało być duże, że tak powiem, strzelanie propagandowe przeciwko całej tej formacji. No i to też Gomułka, jak rozumiem, Gomułka. Albo ktoś na polecenie Gomułki, ale musiał mieć takie wsparcie. Podjął decyzję o podzieleniu tego, żeby nie wszystko było razem i nie wszystko z taką propagandą dużą. I tu dotykamy procesu pokazowego właśnie. Procesu pokazowego. To znaczy, ja tu mam pewną wątpliwość, czy nawet sprawę Wańkowicza można uznać za proces pokazowy. Tak samo oczywiście sprawę Kuronia i Modzelewskiego, bo wydaje mi się, że niezbędne do tego, żeby mówić o procesie pokazowym, jest jego funkcja propagandowa. To znaczy on powinien być, że tak powiem, komunikowany całemu społeczeństwu, jak to zresztą w tych definicjach nasz Maciek opisuje. A tu jest takie działanie, że tak powiem, w pół drogi.
Bo oczywiście, że on w jakiejś mierze jest pokazowy, bo jest inscenizowany. Jest, prawda, wszystko jest wiadomo, zanim proces się rozpoczął, jaki będzie jego przebieg i de facto w gruncie rzeczy, jaki będzie jego finał. Mamy dowody, że prawda, gdzieś oceniano, jakie mają być wyroki w tych przygotowaniach, prawda? Pomiędzy ile a ile. To już zanim proces się rozpoczął, jest przesądzone. Natomiast z drugiej strony te procesy nie mają tego charakteru, no takiego wyraźnie neostalinowskiego, czyli no, samo oskarżony się nie samo oskarża. Prasa o tym tak szeroko nie informuje, jak to powinno być w procesach pokazowych, żeby wszyscy się dowiedzieli, jaki ten podły, ten oskarżony, jakie zbrodnie i się też przestraszyli. Bo słuszna uwaga, procesy pokazowe służą zastraszeniu potencjalnych naśladowców, sympatyków, towarzyszy, kolegów, przyjaciół. One mają zastraszyć ludzi, żeby oni się nie ośmielili wyrażać solidarności z oskarżonym, a nie daj Boże go naśladować. Więc tu tych elementów nie ma i jednym słowem dochodzimy do właśnie takiego zniuansowania sytuacji. Proszę Państwa, i kończąc teraz już, bo nie chcę przesadzić, rozumiem, że Pan Maciek ma tutaj być głównym bohaterem naszego spotkania. Jeszcze raz powiem, namawiam na przeczytanie zakończenia i rozdziału kondemnatki, gdzie Pan Maciek też rzuca te przykłady na przedwojenną Polskę, zwłaszcza proces brzeski. Pokazuje jakby naturę samą tego rodzaju procesów i próbuje wyciągnąć wnioski z tego. No i tak, i jak to słusznie Maciek powiedział, zakończenie, w zakończeniu, jak się czyta to zakończenie, no to trudno nie mieć, że tak powiem, poczucia, że czytamy o czymś, co nie jest całkiem historią. Co nie jest całkiem historią. Że pewne, dzięki Bogu na razie jeszcze procesów pokazowych czy politycznych nie doświadczamy, ale sposób traktowania prawa, wyobrażenia czym ono jest, lekceważenia pewnych reguł praworządności, które są nam dane jakby jako cecha fundamentalna ustroju demokratycznego, no to w zasadzie my przecież to mamy, jak telewizor otworzymy, to słyszymy co 2-3 dni to, prawda? No, czy jak otworzymy TVP Info, kim jest Donald Tusk, no to jakby była ilustracja procesu pokazowego ta propaganda. W związku z tym, no tutaj nie ma takich odniesień wprost i bardzo dobrze, ale jak to sobie czytamy, to trudno nie myśleć o współczesności. No i o tym, co jest bardzo smutnym wnioskiem, że mimo tych wszystkich doświadczeń, które przechodziliśmy w PRL-u, no dla jakiejś istotnej części społeczeństwa czy klasy politycznej praworządność i twarde reguły praworządności nie są niezbywalną wartością. Skuteczność i traktowanie prawa jako narzędzia nadal znajduje swoich zwolenników. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Panie doktorze. Czy ja dwa słowa komentarza, jeśli można. Oczywiście, bardzo proszę, chciałem zapytać. Chciałem odnośnie stwierdzeń pana profesora Friszkę, jego bohaterowie, czyli Kuroń Modzelewski i mój bohater, czyli Melchior Wańkowi, zostali skazani przez tego samego sędziego Wiesława Sikorskiego, który był taką osobą do zadań specjalnych. On ferował wyroki w najbardziej kluczowych sprawach w latach 60. i system tak był sformatowany, że posiadając w Warszawie w Wydziale Karnym w sądzie, który rozpatrywał właśnie ze względu na swoją właściwość tego rodzaju ważne sprawy polityczne, można było załatwić każdy wyrok, mieć nad nią pełną kontrolę i to się działo. Była ta sama osoba, ona wydała jeszcze wyroki w kilku innych procesach podobnych, charakteryzował się tym, walczył w powstaniu warszawskim, w AL-u, stracił rękę podczas bombardowania, czy na samym początku wojny. W każdym razie wszyscy go kojarzyli jako sędziego, który nie miał jednej dłoni.
Odnośnie tego, co mówi pan profesor Friszke, co do podstawy prawnej oskarżeń, absolutnie się z tym zgadzam. Uwaga pierwsza jest taka, że to prawo było, tak jak już troszkę o tym mówiłem, sformatowane i tak blankietowe, że de facto stanowiło podstawę do oskarżenia każdej formy krytyki, postawienia tej osoby przed sądem, wytoczenia mu procesu, a decyzja była podejmowana na poziomie prokuratury czy wyżej na poziomie decyzji politycznych. Jeśli chodzi o samego Wankowicza, to dokładnie sprawa wyglądała tak, jak mówił to pan profesor odnośnie Kuronia Mozaleskiego, było bardzo podobnie. Jego kłopoty zaczęły się od podsłuchanej rozmowy w ambasadzie amerykańskiej, w której on się pojawił ze swoim opracowaniem dotyczącym listu 34 i prosił o przesłanie tego dokumentu na Zachód. Cały zapis tej rozmowy został w ambasadzie amerykańskiej, co w ogóle dość niebywałe i niesamowite, podsłuchany przez służby polskie i stenogram tego spotkania trafił na biurko Gomułki i to było tym impulsem do wytoczenia procesu przeciwko Wańkowiczowi. Decyzję podjął osobiście Gomułka i to go sprowokowało. Jeżeli Gomułka by się bardziej, kolokwialnie mówiąc, zagotował, to spokojnie Wańkowicz mógł mieć postawiony zarzut szpiegostwa, zdrady ojczyzny, rzeczy no, takich, które praktycznie zupełnie uniemożliwiłyby mu jakiekolwiek wyjście z tego postępowania obronną ręką. Tutaj jednak zdecydowano się na zastosowanie tego artykułu 23 małego kodeksu karnego, który był najczęściej wykorzystywany właśnie jako narzędzie do walki z osobami, które głosiły poglądy nieprzychylne władzy, ale gdzie jednak sankcja karna i waga tego zarzutu no, mieściła się w jakichś przewidywalnych rozmiarach. Oskarżenie o szpiegostwo Wańkowicza oznaczało dla niego straszne kłopoty i na pewno finał tej sprawy nie byłby jednak dla niego stosunkowo korzystny. Więc tutaj ten nieprecyzyjny, niejasny, blankietowy system prawny dawał władzy, daje każdej władzy wielkie możliwości do kształtowania w dowolny sposób oskarżeń i traktowania tego w sposób bardzo, bardzo instrumentalny. Troszeczkę wolno, może się... Jeśli tak, wolno tak? wejść słowo, jeśli tak, wolno tak? wejść słowo, bo oczywiście tak to jest właśnie, ale jeszcze dodajmy jedną okoliczność, bo Państwo mogą tego nie być świadomi. Rzeczywiście oni nagrali tą rozmowę w ambasadzie amerykańskiej, ale dalsza procedura też i karno-śledcza musiała tak zmistyfikować tą rzeczywistość, żeby nie ujawnić, że oni mają podsłuch w ambasadzie. No to oczywiście była rzecz operacyjna wywiadu. Władza, że tak powiem, ludowa nie mogła przyznać, że ma podsłuch w ambasadzie amerykańskiej. Więc trzeba było zrobić taką operację, tak zawikłać i tak wymyśleć, przekazać, że tam to inaczej szło, żeby można było w akcie oskarżenia sformułować, że on to właśnie przesłał jakoś inaczej, a nie to, że oni mieli cynk z ambasady. No. To tylko to, bo to też jest, to jest trochę śmieszne, no tak, ale pokazuje, ale to już... jak to działa wszystko. Wchodzimy trochę w rzeczywistość taką rzeczywiście szpiegowską, bondowską nawet, bo tak. Zasadniczo ta cała gra operacyjna była na tym skoncentrowana, żeby wykazać, że ten dokument został zdobyty już w Stanach Zjednoczonych po przekazaniu go z Polski i ten zły Wańkowicz, on dotarł ze swoim przekazem za ocean. I tak naprawdę jeszcze odnośnie tych postępowań, o których mówiliśmy wcześniej, pan profesor o nich wspominał, czyli
czyli które toczyły się przeciwko pisarzom. No to był January Grzędziński, to był Cat Mackiewicz i Miller. I tutaj też władza zastosowała pewnego rodzaju linię, którą bardzo według mnie precyzyjnie starała się nakreślić. My możemy tolerować pewną krytykę, ale w Polsce. To jest nasz kraj, może nie najbardziej demokratyczny, ale nasz. Brudy bierzemy we własnym domu. Dopuszczamy jakąś tam formę krytyki czy nieposłuszeństwa, ale absolutnie nie wolno o tych sprawach mówić dla wolnej Europy, głosu Ameryki, nie wolno ich przekazywać do Stanów Zjednoczonych, nie wolno pisać w emigracyjnych pismach. Wszystkie sprawy, które dotyczyły pisarzy oprócz Wańkowicza, były związane z ich aktywnością w pismach emigracyjnych, gdzie oni pod pseudonimami prowadzili dosyć ożywione dywagacje na temat sytuacji w Polsce. Pan profesor też mi zwrócił uwagę, sam podobne procedury tutaj opisuje w swoich książkach odnośnie dekodowania tych pseudonimów, które pojawiają się w prasie emigracyjnej. I tutaj no, akurat jednym z bohaterów też mojej książki był Kazimierz Koźniewski, niezbyt no, dobrze zapisany na kartach historii, który też zajmował się dekodowaniem tego, kto mógłby się kryć pod takim, a nie innym pseudonimem. Ale w każdym razie to według mnie było bardzo wyraźne i też to podkreślam, że niechętnie z oporami władza jednak w latach 60., tak, czyli kiedy ten stopień bezprawia powiedzmy był taki średni, nie był już tak okrutny jak w latach wcześniejszych, godziła się na pewne akty nieposłuszeństwa wewnątrz, ale absolutnie starała się powiedzieć, że ta krytyka nie może być uzewnętrzniana i prowadzona poprzez wrogie rozgłośnie, wrogie państwa i tutaj tak było. Przypomnę no, postać wielką, zasłużoną w kontekście listu 34, czyli Jana Józefa Lipskiego, który notabene no, był 30. piątym sygnatariuszem, bo jego zasługi są w tym zakresie nie do przecenienia, a sam z wrodzonej skromności się tam nie pojawia jako sygnatariusz listu, ale postępowanie zostało wszczęte. On miał odpisy tego listu w domu, były przeszukania, był wzywany na przesłuchania, został poddany pewnej no, prawnej obróbce, ale finalnie sprawę umorzono i nie postawiono mu żadnego zarzutu i to bardzo mocno według mnie pokazuje, że jednak no, dopuszczano to, co się dzieje wewnątrz PRL-u, absolutnie mówiono nie temu, żeby jakakolwiek krytyka wychodziła na zewnątrz. Także to takie moje na gorąco uwagi w tym zakresie, o którym pan profesor wspominał. Bardzo dziękuję. Jako, że zakończyłeś swoją wypowiedź właśnie tym przypomnieniem postaci tego 35. sygnatariusza listu, czyli Jana Józefa Lipskiego, a widzę, że jest z nami dr Łukasz Garbal, autor monografii poświęconej Lipskiemu, to może jeśli pan doktor jest z nami, oddałbym na chwilę głos w tym kontekście, zanim przejdziemy do szerszej dyskusji. Panie doktorze. Bardzo dziękuję za wywołanie. Ja chciałem się zgłosić, chociaż no, może nieco później, ale przede wszystkim chciałem pogratulować bardzo tej książki, która pokazuje, jak ważny jest problem tych protestów. I dziękuję za to wywołanie, bo no właśnie no tutaj
Ta tradycja protestów intelektualistów z drugiej RP, o której w książce też jest napisane, była bliska Lipskiemu i tylko chciałem przypomnieć, że Lipski myślał już przy okazji procesu Anny Rewskiej, którą także sądził, o ile pamiętam, właśnie ten sam sędzia, który sądził Wańkowicza. Myślał już wtedy o zorganizowaniu listu protestacyjnego, między innymi z podpisem Marii Dąbrowskiej. Tylko ja tak od razu, jeżeli już jestem przy głosie, tak chciałbym troszeczkę przy pełnym podziwie do wniosku, do materiału, do całości tej książki, trochę postać Wańkowicza może nie bronić, tylko pokazać w pewnym kontekście, bo ja siedząc troszkę teraz w tym temacie, mam wrażenie, że Wańkowicz, no, hołd lenny, może jakiś na spotkaniach autorskich wobec Gomułki złożył, ale poglądy, jakie głosił, no takie same głosił przed przyjazdem do Polski na emigracji i stąd no, trudne relacje nawet z kulturą i stąd no, po prostu ten kontekst chciałbym tutaj przybliżyć. Przy okazji, z tego, co ja widziałem, Wańkowicz na pewno sporządził notatki z rozmowy z Gomułką, do których jeszcze no, nie wiadomo, czy one w ogóle przetrwały, ale to, że takie notatki sporządził, to jest pewne. I chciałbym jeszcze tylko taki niuans dodać, dlaczego ten Wańkowicz był taki ważny, bo z perspektywy badacza, on nie był główną sprężyną tego protestu. No, główną sprężyną tego protestu było środowisko literatów się kotłowało, tak jak to Konrad Rokicki już dawno w swojej książce pokazywał. Kotłowało się przy Słonimski i Lipski, to środowisko dawne Klubu Krzywego Koła tutaj ten protest zaczęło organizować. Ale Wańkowicz był postrzegany przez niektórych działaczy partyjnych, na przykład przez Putramenta, jako główna sprężyna tego protestu. To jest właśnie może zadziwiające, ale też ważne dla naszego spojrzenia na to, dlaczego tak został właśnie Wańkowicz potraktowany. No, Putrament w stenogramie POP, ZLP, do którego dotarłem, no właśnie tak przedstawia Wańkowicza jako sprężynę tego protestu. I na koniec, jeżeli chodzi o rozmowę Wańkowicza z Gomułką czy z Moczarem, no Wańkowicz podczas procesu wprost odwoływał się do rozmowy z Moczarem, mówił o tym od razu i też mam takie wrażenie, że nie tylko Wańkowicz chciał z Moczarem czy z Gomułką rozmawiać, bo generalnie chodziło o pewien taki, też można powiedzieć, przedwojenny z tradycji II Rzeczpospolitej no, format spotkań na najwyższym szczeblu, tak, między przedstawicielami inteligencji i władzy. I tutaj no, to też jest jakiś problem. I ostatnia sprawa, którą chciałem tutaj zauważyć, no to Moczar, o którym teraz jeszcze nie mówiliśmy, a no jest też pewna ciekawa sprawa, że no właśnie w 1964 roku Moczar awansuje i tak jakby ta sprawa mu pomogła z listem 34, prawda? To też jest ciekawe, a w kontekście, no popatrzmy na to, co się wtedy działo w Związku Sowieckim, znaczy proces Brodskiego wcześniejszy i także no także po prostu poza tym kontekstem z samego PRL. To na razie tyle. Dziękuję bardzo. I raz jeszcze gratuluję naprawdę świetnej książki. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Mnie samemu po lekturze książki nasunęło się wiele pytań, ale że jako, że jesteśmy w takim zacnym gronie, to zostawię je na koniec, jeśli czasu wystarczy i pozwolę sobie już przekazać państwu głos. Także jeśli ktoś ma pytanie, to bardzo proszę tylko i wyłącznie o włączenie kamery i podniesienie ręki, bądź też po prostu na czacie tutaj na podniesienie ręki na dole na reakcję. Także bardzo proszę. Pan profesor Andrzej Paczkowski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No,
sytuacja jest dosyć niezręczna dla mnie, bo książki nie czytałem. Wiem tyle o niej, co słyszałem i także raczej mogę się odnieść do tego, co było mówione dzisiaj, niż do tego, co jest w książce. Więc parę właściwie dosyć ważnych, ale w sumie drobnych rzeczy. Po pierwsze, Gomułka trockiści, przypomnę ci, Andrzeju, że równocześnie nieomalże z procesem Karola Modzeleckiego był proces trockistów. A więc to nie było tak, że Gomułka uważał, że trockistów nie wolno ruszać. Może być może uznał, że nie ma sensu, żeby w dwóch mniej więcej równolegle toczących się sprawach ci trockiści występowali. To jest pierwsze. Inna rzecz, to wydaje mi się, że trzeba dosyć ostrożnie posługiwać się określeniem proces pokazowy, bo co innego jest proces propagandowo wykorzystywany, nagłaśniany i tak dalej, i tak dalej. I takie procesy istnieją w najbardziej demokratycznych systemach, a im bardziej są rozwinięte media, tym takich procesów jest więcej. Ja bym proponował, żeby zastanowić się nad takim ogranicznikiem, że proces pokazowy to jest wtedy, kiedy oskarżeni przyznają się do wszystkich win, które im są zarzucane. Do zbrodni, które popełnili, do zdrad, których byli uczestnikami, do knowań, które podejmowali i tak dalej, i tak dalej. I jakby nie mają nic na swoją obronę. Znaczy jest to proces, który wymusza całkowite utożsamienie się oskarżonego z aktem oskarżenia. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to mamy do czynienia z różnego rodzaju formami propagandy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to niektóre te takie określenia należy stosować umiarkowanie, ponieważ no właśnie wtedy się proces pokazowy kojarzy z procesami moskiewskimi z 1937 roku, które jednak mimo wszystko były trochę czymś innym. Nigdy takiego, nie ma takiego do tej pory dobrego pitawalu procesów politycznych PRL-u, poza może okresem stalinowskim, gdzie rzeczywiście jest dużo, dużo opracowań i poszczególnych procesów i jakichś ogólnie prawniczych. Nawet procesy stanu wojennego też nie są jakoś z punktu widzenia takiej próby syntetyzowania, czym one były, czym one się charakteryzowały, nie występują. To samo dotyczy także i procesów lat 60., oczywiście były zawsze bardzo różne, ale mi się wydaje, że taką cechą charakterystyczną dla części, nie wiem, czy dla większości, jest to, że one dotyczyły intelektualistów lub osób w jakiś sposób parających się piórem z uwagi na ich kontakty zagraniczne. Że jeżeli nie było kontaktu zagranicznego, to w zasadzie było dosyć, chyba się nie opłacało, w ogóle nie było potrzeby, żeby taki proces inicjować. Bo większość procesów, poza częścią procesów tak zwanych marcowych, ale tam zawsze też ten wątek zagraniczny występował, był z tym związany. Irewska, i Rudzińska. No i właśnie, dlaczego wybrano tych czterech spośród 34? No bo oni wszyscy mieli kontakty zagraniczne w sensie pisarskim. Nie to, że czytali, spotykali się, ale po prostu pisali teksty, które były publikowane za granicą, bądź mieli jakieś bliższe związki, tak jak Wańkowicz. Na przykład proces Tatrynieków, no też był właśnie wyłącznie dlatego zrobiony, że tam dotyczyło, chodziło o Biedroncia, kulturę i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że nie wiem, czy pan doktor to opisał, czy tym się zajął. Prawdopodobnie tak.
Jakie miejsce jakby w typologii procesów politycznych okresu komunistycznego zajmuje ten rodzaj procesu, który wytoczono Wańkowiczowi, a który miano wytoczyć także jeszcze paru innym osobom i który wytaczano lub też próbowano wytoczyć takim osobom jak pani Rewska, czy właśnie przy sprawie Taterników. Więc to są dwie rzeczy, na które chciałbym po prostu zwrócić uwagę, żeby ostrożnie z pojęciem proces pokazowy postępować i także zastanowić się, jaki to był typ, jakie były typy procesów w latach 60. Politycznych oczywiście, chociaż w takim systemie, jaki wówczas był, to proces w aferze mięsnej też miał charakter polityczny oczywiście, bo miał mieć, jak powiem, polityczne reperkusje na tym. No, mam nadzieję, że będę miał satysfakcję, czytając także tą książkę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To ja bym bardzo poprosił może od razu, żeby ta nasza dyskusja pozostawała płynna, o komentarz autora. Jeżeli oczywiście pan profesor Friszke ma ochotę również odnieść się do słów pana profesora Poczkowskiego, bardzo proszę. Tylko, jako że tych głosów już widzę i pytań mamy kilka, bardzo bym prosił o taką nietypową dla historyków skrupulatność i krótkość w odpowiedziach, dobrze? Także bardzo proszę, pan doktor. Tak, dwa słowa. Pan profesor Paczkowski jakby najbardziej taką wąską tą definicję starał się zarysować. Ja raczej ją szerzej tutaj prezentuję i te rzeczy również stanowią odniesienie się do tematu i zwracam uwagę na inny proces, o którym też pisałem, który miał zarysować tło i pokazywać te akcje toczone przed sądami, czyli na proces związany z aferą mięsną i skazaniem na karę śmierci Wawrzeckiego. Tutaj w tym wypadku pojawia się rzecz dla mnie najbardziej istotna, czyli pewnego rodzaju teza, jaką władza chce przekazać społeczeństwu. I bym na to szczególnie zwrócił uwagę, a pan profesor mówił tu o tym, że oskarżeni jakby samo się oskarżają, stojąc po de facto stronie tej samej, po której prokurator. Oczywiście takie rzeczy się zdarzały i one również miały miejsce, ale mówię, to jest taka najbardziej jakby może chemicznie czysta postać tego procesu pokazowego. Dla mnie tą istotą, która bardzo mocno jest właśnie zarysowana w procesie w aferze mięsnej, jest to, robimy ten proces, pokazujemy ludzi i mówimy, dlatego są kłopoty w zaopatrzeniu w naszym kraju w mięso, bo ludzie kradną. Robimy proces z Wańkowiczowi czy innym pisarzom, mówimy wszystkim innym, że jednak nie wolno kolaborować z jakimikolwiek ośrodkami propagandy za granicą. I to jest dla mnie ta istota, że tak naprawdę tu nie chodzi o Wańkowicza, tylko chodzi o wysłanie komunikatu dla potencjalnych osób, które mogłyby pójść w jego ślady, a w procesie Wawrzeckiego no to było właśnie wykazanie przyczyn braku na rynku mięsa i no straszna kara zupełnie nieadekwatna do pewnie korupcji, która rzeczywiście nastąpiła. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy pan profesor chciałby... Tak, dwa słowa tylko, dosłownie, króciutko. To znaczy rzeczywiście to, co zaproponował profesor Paczkowski, jest bardzo takie już zawężające. Boję się, że tej definicji, zwłaszcza w punkcie samooskarżenia, z trudem procesy stalinowskie by wytrzymały, bo jednak
te procesy, które były w 1948 głównie roku. No owszem, tam oskarżeni do pewnych rzeczy się przyznawali, ale generalnie jednak oni nie samooskarżali się. Znaczy nie pamiętam oczywiście wszystkiego dokładnie, zresztą one nie są należycie opisane, te procesy, ale mam wrażenie, że to tak nie było przecież tak jak w 1937 w Rosji. Zgadzając się, że te kontakty zagraniczne były głównym punktem zapalnym, że tak powiem, prowadzącym do procesów, to wymienię jeden proces też nieopisany, a szkoda, mianowicie proces Szpotańskiego. Proces Szpotańskiego, prawda, autora Cisi i Gęgacze, to był proces nie o, że on to przekazywał gdzieś za granicę, tylko o to, że odtwarza taką szopkę, prawda, szkalującą władzę ludową. Przy trockistach to oczywiście zgoda, jasne, proces Hasa Badowskiego, śmiecha, tylko tak jak sobie przypominam, bo ja też przecież próbowałem opisywać, tam generalnie sprawa poszła nie w kierunku trockizmu jako trockizmu, tylko przekazywania powielacza do Polski. I to był właśnie punkt oskarżenia, że oni przemycili powielacz i zamierzali go użyć. Oto poszedł cały przewód w gruncie rzeczy. To tylko tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam 4 głosy, a więc całkiem sporo, wobec czego bardzo bym prosił o takie jak najkrótsze zadawanie pytań, jak najkrótsze komentarze, żeby też autor mógł się do nich odnieść. I po kolei dr Krzysztof Persak, potem pan profesor Paweł Machcewicz, potem pan dr Paweł Sosanka i na koniec pan dr Jan Olaszek. Bardzo proszę, panie doktorze. Dobrze, dziękuję. Postaram się zwięźle, chociaż wiele rzeczy mi się nasuwa. Jedna rzecz, to nieodmiennie mnie fascynuje postać Gomułki. I tutaj mamy dwa interesujące aspekty, które się pojawiają. Jedna rzecz to jego bardzo emocjonalne zaangażowanie w tę sprawę. W szczególności, jak mam wrażenie, Gomułka doprowadzało do wściekłości właśnie przekazywanie za granicę informacji czy plotek, czy czegoś takiego. Tego dotyczyła opisywana między przeze mnie sprawa Holanda, która się tragicznie skończyła. Tutaj mamy do czynienia z mniej tragicznymi wydarzeniami. I teraz jeśli chodzi o to zaangażowanie emocjonalne Gomułki. Nie wiem, Maćku, czy zwróciłeś uwagę, bo ja niestety nie miałem czasu przeczytać książki, że przemówienie Kliszki na zebraniu Związku Literatów Polskich, gdzie on dawał odpór prawda, tym wszystkim skargom i niezadowoleniu, niezadowoleniu twórców, jego właściwym autorem był Gomułka. W jednej z teczek podczas moich kwerend znalazłem rękopis ręką Gomułki, szkicu tego przemówienia, które wygłosił Kliszko. Charakter pisma Gomułki, no po prostu dobrze znam z kwerend, więc jestem tego pewien. A druga rzecz, co te emocjonalne reakcje Gomułki napędzało. Jednym niewątpliwie z czynników, wydaje mi się istotnym, były informacje przesyłane mu przez Służbę Bezpieczeństwa. Ja mam w tej chwili tutaj na drugim ekranie, akurat przypadkiem mam udostępnione online, materiały Departamentu Trzeciego, jakie były przesyłane Gomułce na początku lat 60. To akurat jest przełom 60-61 roku. I co jest interesujące? Gomułka dostaje materiały operacyjne i one są najczęściej, towarzysza taka mała karteczka i to ręką moczara. Towarzysz Wiesław, przesyłam ci interesującą rozmowę. I są to rzeczy różne. Są to materiały ważne, ale czasem też właśnie materiały takie plotkarskie, nie wiem, rozmowa Tyrmanda z Krzysztofem Teodorem Teplicem, z podsłuch przesłany Gomułce. Nie jest to rzecz istotna. Są rzeczy istotne, to znaczy cały cykl założonego pod koniec 60 roku materiałów z podsłuchu w gabinecie Piaseckiego. Mnóstwo tego typu rzeczy i wydaje mi się, że Moczar w ten sposób mógł w umiejętny sposób sterować czy inspirować emocjonalne reakcje Gomułki w różnych sprawach. Co więcej,
Co więcej, są to materiały, których no, nawet jest na nich pieczątka, że nie wolno ich nikomu udostępniać, więc one są Gomułce udostępniane. Czasem Moczar na przykład Expressis Verbis pisze, że taki, a tajny, taki tajny współpracownik, gdzie w materiale jest tylko jego doniesieniu, jest tylko pseudonim, on podaje nazwisko tego tajnego współpracownika Gomułce. Więc jest jakaś taka więź, gdzie ten Moczar sączy Gomułce różnego rodzaju tajne materiały. I tego jest dużo, tego Gomułka dostawał mnóstwo. Tutaj tom, który mam otwarty, właśnie z roku, koniec 60 do końca 61, to było 500 stron materiałów operacyjnych, które Gomułka dostawał, a to były tylko materiały Departamentu III. Więc myślę, że tego musiało być dużo, regularnie i mnóstwo. A druga sprawa, która dotyczy podsłuchów. Tych podsłuchów, o dziwo, było sporo. Czytałem w swoim czasie sprawozdania Wydziału 10 Departamentu II, który odpowiadał za penetrację obcych ambasad. No i to jest bardzo ciekawy materiał, z którego wynika na przykład, że na początku lat 60. był podsłuch w gabinecie ambasadora Kanady. Jest też informacja o ambasadzie amerykańskiej, ale są też informacje o, powiedziałbym, nawet czasem humorystyczne. Jedna z nich mówi o tym, że w ambasadzie Izraela został wykryty i wycięty podsłuch, dlatego że niedawno wyemigrował do Izraela towarzysz, który je sam zakładał, te podsłuchy. I jest niebezpieczeństwo, że w ten sposób zostaną zniszczone podsłuchy w innych ambasadach, ponieważ funkcjonariusz biura T, który się tym zajmował, właśnie znalazł się za granicą. Ja jestem ciekawy, nie wiem, czy to jest w książce, dokładnie gdzie została nagrana ta rozmowa Wańkowicza z dyplomatą amerykańskim, czy tam jest kryptonim źródła, bo po tym kryptonimie można dojść do tego, czy to jest rezydencja, czy to jest ambasada, czy jakieś inne pomieszczenie. Jedno drobne pytanie dotyczące Koźniewskiego, agenta o pseudonimie 33, rzeczywiście człowieka, który współpracował z bezpieką od końca lat 40. do końca lat 80. i był niezwykle, niezwykle płodnym tajnym współpracownikiem. Czy przy sprawie związanej z listem 34 wykorzystywano go tylko do odgadnięcia tych pseudonimów, pod którymi się ukazywały na Zachodzie teksty, czy także są w materiałach jego doniesienia? Bo był rzeczywiście człowiekiem, który myślę, że składał kilka doniesień tygodniowo, jak wynika z jego teczek. To tyle, największym skrócie, można by jeszcze wiele rzeczy położyć. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo proszę, to jeżeli możesz, Maćku, odnieść się tutaj do tego pytania, przede wszystkim chyba ostatniego, bo ono było najistotniejsze z tego, co zrozumiałem w wypowiedzi pana doktora. Nie słychać. Z tego, co pamiętam, były takie materiały również dotyczące donosów agenta kryptonimia 33. To była rzeczywiście niezbyt miła, dosyć demoniczna postać. Jeszcze jeden wątek z tego, co też mi się nasuwa, to Koźniewski był jednym z pomysłodawców listu, kontrlistu na list 34, więc jego zaangażowanie było duże i działał trochę jak taki think tank wspierający władzę, a jednocześnie no, starający się zachować swoją pozycję w środowisku literackim. Notabene został powołany na świadka w procesie Wańkowicza i to był świadkiem zgłoszonym przez Wańkowicza, co już w ogóle wszystko komplikuje, więc potrafił dosyć dobrze się kamuflować. No, postać to była dość straszna i no, wydaje mi się, że takim pozostanie, bo tutaj jakichś sympatycznych rysów naprawdę trudno się dopatrywać. Dziękuję bardzo. Ja się zgadzam absolutnie też z kolegą Krzysztofem i o tym pisałem i o tym też mówiłem na wstępie, że ten element pod tytułem gra służb poprzez umiejętne fabrykowanie, dostarczanie, modyfikowanie
reglamentowanie wszystkich swoich materiałów i przekazywanie ich ludziom władzy jest bardzo istotnym elementem, taką technologią, która właśnie sporo może tłumaczyć i na pewno była prowadzona przez Moczara. To jeszcze dwa słowa odnośnie Moczara. Moczar był tą osobą, która dobrze znała Wańkowicza. Wańkowicz został aresztowany i osadzony w Pałacu Mostowskich. Powiedział, że będzie zeznawał, ale w obecności kogoś z ludzi władzy. Wymienił między innymi właśnie Moczara. On do niego przyjechał. Oni odbyli wielogodzinną, długą rozmowę. Wańkowicz zresztą wcześniej go znał, działał w Zbowidzie. Do Moczara się udał, żeby załatwić sobie pozwolenie na posiadanie broni pistoletu Walter. Już po wyroku anegdota mówi, że jechali kiedyś autobusem, miał cały czas, wisiał nad Wańkowiczem wyrok niewykonany 18 miesięcy więzienia i zakaz opuszczania Warszawy. Gdy przejeżdżali rogatki w stolicy, pytał się osoby siedzącej obok, czyli właśnie ministra już wtedy spraw wewnętrznych Moczara, czy pozwala mu, żeby przekroczyć granicę Warszawy. On kiwał głową i jechali dalej. No, pokazuje to dość absurdalną sytuację, no ale takie jest też życie i polityka. Bardzo dziękuję. Pan profesor Machcewicz. Ja przede wszystkim gratuluję książki, której jeszcze nie czytałem. Na pewno to zrobię, ale ponieważ książki nie znam, to właściwie mogę się odnieść do tego, co tutaj dzisiaj zostało powiedziane. Tak zupełnie ad vocem, to myślę, Maćku, jednak, że anegdota nie jest wiarygodna, bo minister spraw wewnętrznych raczej autobusem nie jeździł w roku 64 czy 5, ale na spotkania z powinowców. Wyłącznie służbową limuzyną, ale to jest jakby drugorzędne. Chciałem dwie kwestie poruszyć. Po pierwsze, to zwłaszcza na początku swojej wypowiedzi, no, mówiłeś o polskiej inteligencji i o jej oporze przeciw komunizmowi, obronie wartości demokratycznych. No i w tym kontekście oczywiście list 34 ma swoje miejsce i takiej perspektywy oczywiście nie należy negować, bo ci, którzy ten list podpisywali, liczyli się z konkretnymi konsekwencjami, ponieśli takie konsekwencje jak, nie wiem, zakaz wyjazdów za granicę, zakaz publikowania. Na pewien czas oczywiście, mniej więcej po dwóch latach one były z reguły anulowane. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Wspomniałeś teraz, odpowiadając na pytanie, o kontrliście podpisanym przez około 600 pisarzy, twórców, w nie mniejszym stopniu polskich inteligentów, jak ci, którzy podpisali list 34. No i tam były naprawdę wybitne nazwiska, nie mniej wybitne niż te, które podpisały list 34. No poza, nie wiem, Jarosławem Iwaszkiewiczem, którego może obecność wśród sygnatariuszy kontrlistów była spodziewana i oczywista, no to można wymienić, nie wiem, Tadeusza Różewicza, Kazimierę Iłakowiczównę, Wisławę Szymborską. Także wydaje mi się, że warto zawsze widzieć tę drugą stronę medalu i patrzeć na list 34 jako pewną kartę oporu, bo w historii oporu wobec komunizmu, ale także jako kartę w historii konformizmu polskiej inteligencji czy w ogóle polskiego społeczeństwa. I to jest w ogóle szersze pytanie, jak patrzymy ex post na PRL, czy eksponując te akty oporu, nonkonformizmu, czy biorąc pod uwagę także akty dostosowania, nie wiem, odcinania się przez członków tego samego środowiska od tych, którzy protestowali, którzy na ogół stanowili nieliczną mniejszość. A druga kwestia, i to już bardziej jest pytanie, no kwestia, jak rządzący traktowali ustanowione przez samych siebie prawo. To, że PRL było państwem bezprawia, to jest oczywiste, w tym sensie, że nie wiem, sądownictwo było w pełni uzależnione od rządzących. Przytaczałeś sam przykłady, tak jak Gomułka ingerował w różne procesy na etapie śledztwa, przygotowania aktu oskarżenia, ale inny problem jest taki, on też jest chyba interesujący, na ile rządzący włącznie z prokuraturą, ale także czynnikami politycznymi, jednak czuli się sami związani
tym prawem stanowionym, konkretnymi przepisami prawa. I myślę, że czasami czuli się związani tym i to ich ograniczało. Ja opisałem swego czasu śledztwo przeciwko Władysławowi Bartoszewskiemu i jego współpracownikom, którzy przekazywali informacje z kraju do Radia Wolna Europa. Było bardzo szeroko zakrojone śledztwo o kryptonimie Olcha. Dwójka współpracowników Bartoszewskiego została aresztowana. Zastanawiano się nad aresztowaniem samego Bartoszewskiego, ale po wielu naradach jakby konkluzja była taka, że właściwie nie zgromadzono wystarczających dowodów, żeby na gruncie obowiązujących przepisów uzyskać wyrok wskazujący i ostatecznie tę sprawę umorzono. Więc wydaje mi się, że to też jest taki problem, który warto badać i to jest pytanie do ciebie, jak ty na to patrzysz jako autor książki, jako prawnik z wykształcenia badający funkcjonowanie prawa w PRL-u i stosunek do prawa, obowiązującego prawa ze strony rządzących, jak tę kwestię widzisz? Bardzo proszę, Maćku. Dziękuję za ten głos. Wydaje mi się, że jednak prawo nie stanowiło jakiejkolwiek przeszkody do tego, żeby podejmować decyzje. Sądzę, że tutaj ta wizja Karla Schmidta, czyli wola polityczna stoi ponad prawem, absolutnie funkcjonowała i się w życiu realizowała. Sądzę, że też dosyć ciekawą rzeczą to kolega Tomek Kozłowski o tym pisał. Ja to wykorzystywałem, jego badania dotyczące tych grup specjalnych, które były tworzone. Chodziło głównie o procesy ekonomiczne dotyczące kwestii związanych właśnie tutaj z nadużyciami, ale podobne mechanizmy funkcjonowały również odnośnie ważnych spraw politycznych, gdzie tworzono pewne nieformalne zespoły złożone i z sędziów Sądu Najwyższego, z przedstawicieli prokuratury, z przedstawicieli gremiów partyjnych, które gdzieś tam podejmowały decyzje i wydaje mi się, że priorytetem zdecydowanym były kwestie polityczne, a prawo było traktowane instrumentalnie, służyło do tego, żeby ubrać pewne czyny w ten sztafasz prawniczych artykułów i paragrafów. A nikt tak naprawdę się nie przejmował tym, jakie są realne zapisy, jakie są gwarancje praworządności, bo one raczej nie funkcjonowały. Swojego czasu uczestniczyłem w takich seminariach przez panią profesor Ewę Łętowską prowadzonych i ona nam powtarzała jedną rzecz, że praktycznie jedyną gwarancją sprawiedliwego prawa i tego, żeby ono funkcjonowało, są kwestie proceduralne. Nigdzie nie można stworzyć norm prawnych, które by gwarantowały zabezpieczenie praw osobistych, wolności indywidualnej, ale procedury, to, że można się od niekorzystnych rozstrzygnięć odwoływać, to, że wiele osób uczestniczy w tych procedurach, że są pewne gwarancje właśnie dotyczące korzystania z pewnych instytucji prawnych, to jest tak naprawdę zabezpieczenie dla obywatela. W tamtych czasach nie było takich gwarancji, one były tylko i wyłącznie iluzoryczne. Ten przykład Wańkowicza, który nie odwołuje się od swojego skazującego wyroku do sądu, tylko do osoby, która tak naprawdę ten wyrok wydaje, do Władysława Gomułki, jest dla mnie najbardziej takim dobrym, ilustracyjnym przykładem tego, jak to było w rzeczywistości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrze, mam jeszcze chwilę czasu, więc myślę, że zdążymy jeszcze z dwoma komentarzami, także bardzo proszę, pan dr Paweł Sopanka.
Ja również, Maćku, chciałem przede wszystkim pogratulować Ci książki, którą uważam za tym bardziej cenną, że łączysz w niej doświadczenie prawnika, pragmatyka z warsztatem historyka i pokazujesz, jak to funkcjonowało w praktyce, a nie jak w wielu publikacjach autorstwa historyków prawa, no, koncentrujesz się na samych przepisach, którzy nie pokazują funkcjonowania tej machiny. Znam jeszcze jednego takiego człowieka, o którym powinienem tu wspomnieć nie tylko dlatego, że rano zajmowaliśmy się czerwcem 76 roku, czyli pracę Arkadiusza Kutkowskiego, który pokazał funkcjonowanie tej machiny w odniesieniu do czerwca 76 roku, czy później ten proces rehabilitacji w okresie stalinizmu. I to są chyba dwie, no, ty i Jarek Kutkowski, no, jesteście dla nas bardzo cenni właśnie ze względu na swoje doświadczenie prawnicze. To jest jedno. Chciałem również przede wszystkim odnieść się do tego, co usłyszałem w czasie tej bardzo ciekawej dyskusji. Zwłaszcza powiedzieć, że zgadzam się z twoim i profesora Friszkę spojrzeniem na Władysława Gomułkę. To profesor Friszkę mówił o tym spojrzeniu, że postrzeganie go jako pewnego stabilizatora i gwaranta tego, że niezależnie od jego fobii czy domknięć jednak nie dojdzie do recydywy stalinizmu. I tutaj przypominam sobie takie zdziwienie w materiałach, które widziałem także w okresie 9 plenum, czyli na samym początku 1957 roku, kiedy Gomułka zaatakował z trybuny Kołakowskiego. No a doły partyjne, natolińskie, twarde, atakowały go. Jak to jest możliwe, że tutaj Kołakowski jest atakowany z trybuny przez pierwszego sekretarza, a jednocześnie jeździ na jakieś konferencje naukowe? Pojechał w tym samym czasie Kołakowski. Co pokazuje rzeczywiście, wydaje mi się, jakąś od samego początku jakąś jego odrębność i rzeczywiście przekonanie, żeby przy surowym traktowaniu jednak nie traktować intelektualistów zbyt surowo. I w kontekście Gomułki chciałem tutaj wspomnieć o tekście czy o pewnej propozycji interpretacyjnej zaproponowanej przez Konrada Rokickiego niedawno w takim artykule Nieco autystyczny Gomułka, która być może jest jakimś wyjaśnieniem do jego postawy hardej, krnąbrnej i nie tłumaczy nie tylko cechy charakterologiczne. Otóż Konrad Rokicki, mający osobiste doświadczenia z osobami autystycznymi, z zespołem Aspergera, no, pisze w tym tekście, że on nie próbuje diagnozować Władysława Gomułki, ale przedstawia okoliczności, argumenty świadczące o tym, że Gomułka mógł cierpieć na zespół Aspergera. No, z takim koronnym dowodem także, no, on był jedynym, który był w stanie przeciwstawić się Stalinowi, przed którym drżeli wszyscy, a on niezależnie od wiedzy i tego wszystkiego, co o nim wiedział, potrafił otwarcie mu się przeciwstawiać. W każdym razie ten artykuł wydaje mi się bardzo ciekawą propozycją, no, wykraczającą poza dotychczasowe właśnie myślenie czy tłumaczenie postawy, pozycjonowania Gomułki, jego funkcjonowanie, traktowania podwładnych głównie jako wykonawców, tego, że nie miał w ogóle partnerów. Jest wiele dowodów, które w pewien sposób pokazują, że być może to nie był tylko, że być może nie był to tylko charakter. I chciałem jeszcze wspomnieć o takim ciekawym punkcie odniesienia, jeśli chodzi o funkcjonowanie czy sterowanie aparatem sprawiedliwości do zagranicy, do tego, co do takiego szerszego kontekstu, pokazania Polski na szerszym tle. Takim punktem odniesienia jest dla mnie, no, jeśli chodzi o sam początek, czy okolice 56 roku, praktyki czy pacyfikowanie aparatu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości po powstaniu w NRD, gdzie, no, generalnie wtedy Stasi starało się sprawdzić, czy znaleźć prowokatorów i zachodnich agentów, co im się nie udało, co oczywiście nie przeszkodziło w tego, żeby wytoczono szereg procesów pokazowych, ale jednocześnie ten aparat sprawiedliwości nie był spacyfikowany na tyle, żeby nie byli sędziowie, którzy odmawiali podpisywania na przykład nakazów aresztowań bez wystarczających dowodów, czy odmawiali wyroków, których wówczas od nich oczekiwano. To był taki moment, no, który był punktem wyjścia dla władz NRD, żeby, no, też, powiedziałbym, spacyfikować i podporządkować w pełni, zadbać o podporządkowanie aparatu sprawiedliwości.
I wydaje mi się, że warto, to jest no, taki postulat pod adresem kogoś, kto będzie w przyszłości próbował ująć w całości jakoś funkcjonowanie czy sterowanie tym aparatem sprawiedliwości i w Polsce, takie no, pokazanie go na szerszym tle, czyli odniesieniu do, także do innych krajów socjalistycznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Maćku, odniesiesz się od razu? Tylko proszę włącz mikrofon. Maćku, nie słyszymy cię. Takich odnośnie parę słów, Pawle, odnośnie takich pozytywnych postaci w sądownictwie. Ja tam opisuję przykład, nazwisko sędziego teraz mi wyleciało z głowy. W każdym razie on uniewinnił mecenasa Głogowskiego w Łodzi, który też miał zarzuty związane z artykułem 23 małego kodeksu karnego. Spotkały go spore represje, został odwołany z funkcji przewodniczącego Wydziału Karnego. Jego sprawa trafiła na poziom najwyższych władz partyjnych, więc to nie było tak, że jego wyrok wydany w majestacie prawa i w przekonaniu, że jest słuszny, stał się przedmiotem kontemplacji i wyciągania wniosków na najwyższym szczeblu władzy. Więc to też jest takim dowodem na to staranie się sprawowania pełnej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. A tak jak mówiliśmy o sędzi Sikorskim, który właśnie w tych wszystkich sprawach wydawał wyroki, on był przewodniczącym Wydziału Karnego i Warszawskiego i praktycznie nie było żadnego systemu dotyczącego wyznaczania sędziów, żadnych obiektywnych kryteriów. Taką decyzję podejmował przewodniczący wydziału. On siebie wyznaczał, byli jacyś też dobierani ławnicy, więc praktycznie no, pełna kontrola personalna nad postępowaniem karnym funkcjonowała, istniała. Jeszcze koledze Pawłowi Maksewiczowi zapomniałem dwa słowa powiedzieć, jeśli państwo pozwolą. Odnośnie tej drugiej strony jakby no, polskich intelektualistów, że jednak to nie był tylko akt strzelisty, ten list 34 nie tylko generował postawy, które gloryfikujemy i z których jesteśmy dumni, ale inne, mówimy o liście, który no, kontestował to oświadczenie. Oczywiście tak było, podpisało go ponad 700 osób, polskich pisarzy i znanych, mniej znanych i cenionych i mniej cenionych. Ten przykład jest trafiony z panią Wisławą Szymborską, ale też pokazuje jej ewolucję, tak jak ewolucję wielu polskich pisarzy, twórców, intelektualistów. No, niestety pani Szymborska pisała poezję na cześć Stalina, potem podpisała kontrlist, ale potem podpisała list 59 sprzeciwiający się zmianom w polskiej konstytucji i przeszła jakby na tą drugą stronę, jasną stronę mocy. No to uwikłanie samych dwóch głównych bohaterów mojej książki, czyli Melchiora Wańkowicza i Cata Mackiewicza. Oni zostali, to była bardzo też precyzyjna akcja i propagandowa, i nawet wywiadowcza, bo zdaje się, że generał Kiszczak w tym uczestniczył, sprowadzeni z zagranicy. Oni dostali w sumie bardzo dobrą ofertę życia w Polsce. Dostali mieszkania wzbogacone o odbiornik i podsłuchów i podsłuch od razu był montowany z reguły w telefonie. Ale to oczywiście no, w kontekście żartu pewnego mówię, ale tak naprawdę no,
władza traktowała ich powrót bardzo prestiżowo i starała się im zapewnić no, dobry standard życia tutaj, na warunkach istniejących w Polsce, jednocześnie oczekując na pewnego rodzaju koncesję, a przynajmniej brak krytyki. Pewnym takim elementem, który na pewno należy dostrzec, jest to, że Iwańkowicz i Cat-Mackiewicz dużo tracili, bo tak naprawdę swoimi podpisami pod listem 34 no, sprzeciwili się tej narracji władzy, że oto przyjechali i godzą się na wszystko, co jest w Polsce, bo jednak no, byli elementem też pewnej propagandowej i politycznej gry, a to, co zrobili, no, wykraczało poza absolutnie ten schemat, również z punktu widzenia narażenia swoich osobistych interesów ekonomicznych, które mieli przez władzę w dosyć dobrym stopniu zapewnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chwilę jeszcze mamy, myślę, także bardzo proszę o pytanie doktora Jana Olaszka i potem taki komentarz podsumowujący od naszego szanownego autora i od pana profesora Friszka. Tak, to ja zacznę od tego, że gratuluję mam Maćkowi książki. Maćku, gratuluję ci. Jeszcze jej nie czytałem, bo kupiłem sobie dopiero wczoraj. Mam tutaj. Świetne też jest to zdjęcie, bardzo, bardzo ładne i też gratuluję, bo no, postać historyczna napisała przedmowę do tej książki. Jest przedmowa Adama Michnika, który no, znaczną część tych ludzi znał, miał okazję poznać, o których jest książka. Ja chciałem się odnieść przede wszystkim do dyskusji dzisiejszej trochę. Część mojej uwagi zabrał mi Paweł Machcewicz, ale chciałem jakby ją trochę pociągnąć, bo warto pamiętać, że tu właśnie wśród tych sygnatariuszy byli ci, którzy później się wycofali z tego listu. Natomiast generalnie myślę, że warto pamiętać o tym, że no właśnie tak naprawdę nie mówimy o jakiejś historii inteligencji, tylko jej bardzo, bardzo małej części. Raczej może mówimy o intelektualistach, nie o inteligencji, no bo inteligencja to byli również ci prawnicy, którzy ich skazywali i dziennikarze, które robili kampanię propagandową, nauczyciele, których to w ogóle się nie angażowali. Jak Paweł Machcewicz właśnie mówił, że to w ogóle dotyczy naszego patrzenia na PRL, czy eksponować konformizm, czy nonkonformizm, to pytanie skojarzyło mi się z tym tekstem i dyskusją Pawła z Andrzejem Nowakiem, gdzie Nowak pytał Jedwabne czy Westerplatte. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, się zgodzimy, że i Jedwabne, i Westerplatte, tak jak Paweł wtedy Nowakowi odpowiedział. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę eksponowanie nonkonformizmu nie jest sprzeczne z eksponowaniem konformizmu, wręcz przeciwnie. To znaczy, żeby pokazać, że ktoś był nonkonformistą, w samej definicji nonkonformizmu muszą być ci, którzy są konformistami, bo ktoś postępuje inaczej niż jest przyjęte. Tylko na tle biernej większości widać jakby, na czym polegał ten bunt i jaki był jego koszt. Żeby ktoś był nonkonformistą, musi być konformistyczna większość. Nie ma nonkonformistów, jeśli są nimi wszyscy. I list 34 właśnie dlatego pamiętamy, że był to absolutny wyjątek w tym okresie. W latach 80. listów pisarzy było więcej, bardzo dużo, ale właściwie prawie żadnego z nich nie pamiętamy, no bo wtedy to nie było takie wydarzenie. I jeszcze chciałem się odnieść do tego, co mówił profesor Paczkowski o tych zagranicznych kontaktach, bo to na pewno jest to, że władze szczególnie denerwowało to, co też denerwuje dzisiejsze władze, na co zwrócił uwagę tu w komentarzu na czacie pan Jerzy Gontarz, czyli takie skalowanie kraju za granicą. No to jest w ogóle wpisane w naszą kulturę, prawda, że nie kala się własnego gniazda, brudy się pierze w domu i tak dalej. Natomiast jest pytanie, na ile właśnie w tych procesach, i to się też pewnie różniło, i to jest może właśnie pytanie do Maćka, te kontakty zagraniczne były pretekstem, który pozwalał władzom zastosować, postawić surowe zarzuty, prawda, no łącznie tam, nie wiem, ze szpiegostwem, czy,
czy z czymś, a na ile były one rzeczywistym powodem. No bo na przykład Kuroń i Modzelewski, tak wychodząc już poza list 34, ale trzymając się cały czas tej epoki i procesów, no na pewno i bez zagranicznych kontaktów mieliby proces za samo napisanie listu i go rozpowszechnianie. To tyle, jeszcze raz gratuluję i już się wyłączam. Bardzo dziękuję. Proszę, Maciu. Ja krótko tylko odnośnie koledze Jankowi odpowiedział. Ja uważam, że żyliśmy, czy niestety robiąc pewne analogie do współczesności, w systemie, w którym każdy był podejrzany. Od decydentów, od władzy zależało tylko to, czy uruchamiamy pewną machinę przeciwko określonej osobie, czy nie. Ukształtowanie całego systemu prawnego, brak realnych gwarancji ochrony praw jednostki stwarzało sytuację, w której zawsze te zarzuty mogły stanowić narzędzie do eliminacji przynajmniej jako politycznego wroga czy konkurenta danej osoby i tak to postrzegam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie jeszcze na koniec oddać głos panu profesorowi Friszke w ramach takiego podsumowującego komentarza, jeśli mogę. Panie profesorze, nie słychać. Tak, już. Powinien to główny bohater nasz dzisiaj, więc ja nie chcę tutaj zabierać tego finału, ale przy okazji parę uwag takich drobnych. To znaczy, ja się zgadzam, że to jest gra conformis non conformis. Ona jest jakby wpisana w naturę rzeczy, to znaczy kraju zniewolonego. No, ludzie mieli świadomość, że tu się nic nie może zmienić w sposób radykalny, że Polska jest zależna od Związku Radzieckiego, że istnieje podział świata. No i tu jest miejsce nie tylko na prosty konformizm, ale też na takie strategie życiowe, jak łączyć przystosowanie do warunków życia a la long de facto z zachowaniem pewnej uczciwości, podmiotowości, nieprzekraczanie pewnych granic. To jest pytanie, bym powiedział, dotyczące całego systemu i całego okresu powojennego, które gdzieś powinniśmy mieć w głowie i przy różnych momentach się nad tym zastanawiać, nad postawami ludzi i ich zachowaniami. I to jest, jak mówię, cała paleta tych zachowań, bo są różne strategie przystosowania, które niekoniecznie muszą być, prawda, no, takim konformizmem nagannym, połączonym z jakimiś działaniami szkodzącymi innym. To jest kwestia też właśnie takich zachowań, jakich tutaj mówiłem na początku, to znaczy właśnie jak z tym Stommą, prawda, czy z Jasienicą, też miał różne okresy w swoim życiu. To nie jest cały czas Jasienica, jakiego pamiętamy z 1968 roku. Więc ludzie podejmowali różne strategie. Jeżeli mówię o tych kontaktach, o tych ludziach ze znaku, z kręgu Tygodnika Powszechnego, to jedno takie zastrzeżenie. Rzeczywiście kontakty zagraniczne były głównym powodem prześladowania i wytaczania różnych spraw, a jednak w ramach tych wszystkich takich stopniowalności, no władza na przykład wiedziała, bo oni nawet tego specjalnie nie ukrywali, że no, liderzy ruchu Znak, czy Turowicz, czy Kisielewski to już w ogóle, prawda, nawet publikował coś w paryskiej kulturze, czy prawda, no, różne postacie z kręgu Tygodnika Powszechnego i KIK-u mają te kontakty na Zachodzie, a nawet z Nowakiem je potrafią mieć. Oni się oczywiście tym nie chwalili, ale bez pieka to wiedziała, że spotykają z Giedroyciem. Być może oczywiście granicą było właśnie publikowanie. Większość z tych ludzi, o których mówię, która się gdzieś tam spotykała na Zachodzie, będąc w Paryżu czy w Londynie, z przywódcami nawet emigracji, no jednak nie publikowała. Publikowanie było przekroczeniem pewnej granicy i rzeczywiście to nawet mamy taki, jest taki zapis rozmowy Stommy z Alsterem. Czyli to musiał być najpóźniej 62 rok,
kiedy Alster wprost zaatakował w rozmowie ze Stomą Kisielewskiego po jego publikacji w Kulturze, że to jest niedopuszczalne, żeby poseł na Sejm, legalnie działający literat, publikował w artykuł w Kulturze paryskiej nieprzychylny dla władzy. Więc jakby można powiedzieć, to zostało w jakimś momencie skodyfikowane, no jeżeli taka rozmowa może być uznana za rodzaj kodyfikacji, że to jest przekroczenie pewnej granicy. Ale zgoda, tak jak tu Maciek przed chwilą powiedział, Kuroń i Modzelewski poszliby siedzieć, nie dlatego, że mieli kontakty z tym, prawda, Belgiem przyjeżdżającym do Polski, chociaż to był ten wątek trockistowski do wykorzystania, tylko przez sam fakt tego manifestu. No ale to z kolei była próba działania nielegalnego, wprost, tajnego, to znaczy broszura do nielegalnego kolportażu. Przecież taki jest w gruncie rzeczy cel i Kuronia, i Modzelewskiego, i za to oni są, za to jest śledztwo całe. Więc trochę podobne do sprawy Ruchu, gdzie też to jest co prawda inna sprawa, inny okres, bo to już jest pomarcowy, ale tam też nie chodzi o to, że Czuma się spotykał z kimś w Londynie czy w Paryżu, jak był na Zachodzie, tylko właśnie tajne pismo, no i próba wysadzenia Muzeum Lenina, no to już jest ekstraordynaryjna sprawa, prawda, więc nie będę tego ciągnął. Natomiast patrząc i generalizując już takie, prawda, te uwagi, powiedziałbym, że otrzymaliśmy książkę bardzo ważną, taką też nie tylko opisującą pewne przypadki, pewne sytuacje, pewne osoby, ale też taką konceptualizującą próbę zastanowienia się nad tym systemem. I to właśnie, jak tu ktoś słusznie powiedział, nie tylko w oparciu o takie ogólne deklaracje ideologiczne czy prawno-ideologiczne, ale na kazusach, na przypadkach, na sposobie funkcjonowania tego reżimu. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe i takich prac właściwie powinniśmy liczyć, że będzie więcej do innych epok, do innych kazusów. No bo system, prawda, każdy w gruncie rzeczy ma swoje dwie odsłony. No jedna to jest ta deklaratywna, prawda, a druga to jest ta praktyczna, ta realizacja na co dzień, jak to funkcjonuje. No i tu mamy właśnie pracę, która łączy te dwie perspektywy z akcentem na tą drugą część. Praktyczne funkcjonowanie systemu prawa w konkretnych przypadkach drastycznych, prawda, ale to można ciągnąć. Teoretycznie, już zupełnie mówię, nie tylko w kierunku historii inteligencji, ale także ograniczeniach, warunkach działania różnych stowarzyszeń, uczelni, prawda, a może nawet szkół, gdzie jest normy prawne, a gdzie jest ich praktyka, realizacja. To wszystko są rzeczy bardzo cenne i bardzo obiecujące w sensie badawczym. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Maćku, ostatnie dwa słowa. Ostatnie dwa słowa. Pozwolę sobie zacytować fragment z Antoniego Słonimskiego, który stanowi motto mojej książki, który wydaje mi się bardzo jest aktualny i może być rozważany w bardzo różnych aspektach. To jest parafraza słynnego monologu Hamleta. A więc czy wybrać służalczą obłudę, drobne codzienne kłamstwa i wykręty, zgodę na krzywdę i liche tchórzostwo, które z nas w końcu sprzymierzeńca czyni, każdej podłości obdarzonej siłą, czy podjąć walkę, w której stracić można spokój, dobytek, przyjaciół, ojczyznę. Ważne słowa, mądre słowa, skłaniające nas do refleksji i również do tego, żeby starać się podejmować właściwe wybory, a życie przed nami stwarza wiele wyzwań i daje możliwość do tego, na razie przynajmniej, żeby opowiadać się po stronie dobrej, właściwej, tak jak bohaterowie w sumie mojej książki, przynajmniej większości. Dziękuję Państwu bardzo za miłe słowa, za uczestnictwo w tym spotkaniu, za głosy też wsparcia, zachętę do dalszej pracy. No i serdecznie pozdrawiam i pewnie się niedługo
również w realu spotkamy, a to spotkanie internetowe ma też swoje zalety. Dziękuję serdecznie. Ja również bardzo dziękuję Państwu za... Przede wszystkim dziękuję Maćkowi za zgodę na udział w tym spotkaniu. Dziękuję panu profesorowi Friszke i dziękuję bardzo za tę niezwykle interesującą dyskusję. Ja w imieniu swoim i laboratorium imienia Richarda Pipesa zachęcam do śledzenia kolejnych spotkań. Będziemy się starali spotykać przynajmniej raz w miesiącu, dyskutując nie tylko na tematy historyczne, ale bardziej bieżące, już nie tylko na poziomie analogii historycznej, tak jak dziś, ale też na poziomie bardziej bieżącym. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i serdecznie zapraszam na kolejne. Dziękuję bardzo i miłego popołudnia życzę. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.